Wado to fotelik do jazdy tyłem i przodem, który zawsze zapewni dziecku bezpieczną podróż. Poznajmy go lepiej. O bezpieczeństwie Wado świadczą europejska homologacja i pozytywne przejście testu w renomowanym instytucie TAS International. Wzmocnienie osłon bocznych, Side Protect System, zapewnia ochronę w wypadku zderzeń bocznych, a wysoka zabudowa osłon i system wzmocnień H-Guard chronią głowę i odcinek szyjny kręgosłupa dziecka. Skorupa wykonana metodą wtryskową pochłania maksymalnie dużo energii podczas zderzenia. O prawidłowym, bezpiecznym zamontowaniu fotelika informuje nas system czterech wskaźników. Przy pięciopunktowych pasach, przy systemie ISOFIX, przy systemie TOP TETHER i wskazujący blokadę fotelika na bazie. Dzięki umieszczeniu Wado na bazie fotelik łatwiej przestawić, a systemy ISOFIX i TOP TETHER można zastosować także tyłem do kierunku jazdy. Fotelik ustawiony na stelażu tyłem. Wygodę i bezpieczeństwo malucha zwiększają wewnętrzne wkładki, które usuwamy jedna po drugiej, gdy dziecko podrośnie. Przed podróżą regulujemy zagłówek, a dzięki systemowi Easy Grow jedną ręką wyregulujemy od razu także pasy wewnętrzne. Aby łatwiej włożyć dziecko do fotelika, pasy możemy przyczepić do magnesów w osłonach bocznych. Klamry łączą się ze sobą, dzięki czemu łatwiej je zapiąć, a zielony wskaźnik informuje o prawidłowym zapięciu. Dziecko jest zapięte pięciopunktowymi pasami wewnętrznymi fotelika. Pasy mają miękkie ochraniacze z materiałem chroniącym przed zsuwaniem się, a także osłonę krokową. Nawet wożąc dziecko tyłem, korzystamy z zabezpieczenia ISOFIX i TOP TETHER. Fotelik ustawiony na stelażu tyłem do kierunku jazdy. Tyłem wozimy dzieci do osiągnięcia wagi 18 kg, większe – przodem. Dzięki umieszczeniu fotela na bazie łatwo go przepniemy. Ważne, w tym wypadku do wyboru mamy cztery pozycje ustawienia siedziska. Gdy dziecko podrośnie, demontujemy także pasy wewnętrzne. Jest mały pasażer? Jest. Przed podróżą regulujemy zagłówek, a dziecko zapinamy trzypunktowymi pasami auta przechodzącymi przez prowadnicę przy zagłówku i pod podłokietnikami. Pas naramienny powinien przejść między ramieniem a szyją dziecka. Wado zapewnia wygodną podróż małym pasażerom dzięki miękkiemu wypełnieniu i szerokiemu siedzisku. Tapicerkę fotelika można zdjąć i wyprać w pralce. Tyle o Wado. Życzymy bezpiecznych podróży.